serdecznie wszystkich na 18. Misterium Męki Pańskiej w Budzewie. Przed nami wyjątkowe święto, święto związane z Męką Pańską i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Zapraszam do obejrzenia, a zarazem przeżywania razem z nami tej wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Odnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Odnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Umiłowani, wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, lecz na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech codziennie bierze krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Jaka z tego korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zdobędzie, a siebie zatraci bądź skrzywdzi? Panie, przynoszę wiadomość od Marty i Marii. Panie, oto ten choruje, którego kochasz. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku życiu wiecznemu. Abyście uwierzyli, chodźmy do Judei. Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamieniować, a ty znów tam idziesz? Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął. Idę, aby go obudzić. Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Chodźmy do niego. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Brat twój zmartwychwstanie. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś go poprosił. Ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzysz w to? Tak, Panie, ja mocno wierzę, że ty jest Mesjasz, Syn Boży. Panie, mój brat by nie umarł, żebyś tu był. Gdzieście go położyli? Tam, Panie. Chodź, zobacz. Odsuńcie kamień. Panie, już suchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Czyż nie mówiłem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na nich to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Łazarzu, wyjdź z grobu! Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.
idźcie i rozgłaszajcie, co widzicie i słyszycie. Ślepi odzyskują wzrok, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczeni, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Pójdźmy. Dostojniejsi arcykapłani, musimy jakoś rozwiązać sprawę Jezusa z Nazaretu. Podburza cały ród, a nas nazywa chłamcami. Musimy! Nie przestrzega naszego prawa! Uzdrawia w szabat! Boga nazywa własnym ojcem! Sam czyni się królem! Podaje się za Mesjasza! Mówi, iż jest chlebem żywym, który stąpił z nieba! A czyż to nie jest syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc może mówić, z nieba zstąpiłem? Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go nie zostawimy. Dostojni panie, przyszedł jakiś człowiek, prawdopodobnie uczeń Jezusa, i mówi, że chce rozmawiać z Radą Najwyższą. Przyprowadź go! Co chcesz nam powiedzieć? Wiem, że szukacie Jezusa z Nazaretu. Ten, który robi zamieszanie wśród ludu. Co mi dacie za niego? Mężowie pańscy, sprawa sama się rozwiązała. Masz tu 30 srebrników i wynoś się stąd. 30 srebrników. Tylko się pośpiesz. Nie możemy dłużej czekać, abyś podbijał nasz naród. Tylko się pośpiesz. Dobrze, zrobię, jak wam obiecałem. Tylko pamiętaj, nie zawiedź nas. Oto idziemy do Jerozolimy. I wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Wydadzą go bowiem poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. O czym on mówi? Jaki sąd? Ktoś ma go wydać? Nic z tego nie rozumiem. Zbliża się pora Paschy. Mistrzu, gdzie chcesz, żebyśmy ci poszli i przygotowali wieczerzę? Piotrze, Janie, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie pragnę spożyć Paschę z uczniami moimi. Dobrze, panie. Tak zrobimy. Pójdźmy. Pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Ojciec mój w niebie oddał mi wszystko w moje ręce. Od Boga wyszedłem i do Boga idę. Thank you.
miałbyś mi nogi umywać? Panie! Tego, co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Przenigdy ty nóg moich nie będziesz umywał. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Umyty potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści. Nie wszyscy. O kim on mówi? Witaj, Judaszu, siądź wśród nas. Siadaj, Judaszu. Czy wy wiecie, co wam uczyniłem? Nie, panie. Nie, panie. Nie, nie. Wy mnie nazywacie nauczycielem i słusznie mówicie. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wasze nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Będziecie błogosławieni, gdy według tego postępować będziecie. Dałem wam przykład, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zapytaj, kto to jest? Kto to jest, panie? Kto cię zdradzi? To jest ten, któremu podam umoczony kawałek chleba. Chyba nie ja, mistrzu. Sam powiedziałeś, czyń szybko, co masz czynić. Umiłowani, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dzieci, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Panie, dokąd idziesz? Czemu nie mogę iść z tobą? Duszę za ciebie położę. Duszę swoją za mnie położysz, Piotrze? Zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Panie, życie za ciebie dam. Mistrzu, nigdy się ciebie nie wyprzemy. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Ja jestem drogą i prawdą i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, idzie za mną. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Tak długo byłem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, który jest w niebie. Ukochałem was tak, jak mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości, a będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo nakazom moim. I już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. I to nie ja was wybrałem, to nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc, trwały owoc. Pójdźmy, wstańcie. Siądźcie, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ojcze, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Ojcze, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I objawiłem im Twoje imię i objawię. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. A nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Nie, dość tego, nadeszła godzina. Oto ten, który mnie wydał, zbliża się. Jezus z Nazaretu, którego szukacie, jest tam. Pójdę i ucałuję go. To będzie znak ode mnie. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Kogo szukacie?
Jezusa z Nazaretu! Ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Mówiłem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić? Gdy codziennie przemawiałem do was w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza chwila i moc ciemności, aby się wypełniły pisma prorockie. Brać go! Panie, czy to być miecza? Piotrze, odłóż swój miecz tam, gdzie jego miejsce. Czyż nie mam pić kielicha, który dał mi ojciec? Brać go, wiązać! Do Kajfasza! Do Kajfasza! Do Kajfasza! Kajfasza, niech to sądzi. Kajfaszo! To Kajfasza! Kajfaszo! Oto Jezus Nazareński! Podburzacz ludu! Czy to ty? Jesteś Jezus z Nazaretu? Mówią, że jesteś królem. Gdzie jest więc twoje królestwo? A czy to nie ty jesteś synem marnego cieśli? Mów coś, broń się! Przyprowadzono ciebie tutaj jako bluźnierce. Co nam na to powiesz? Broń się! Mówiłem do wszystkich otwarcie. Nauczałem w świątyni, gdzie wszyscy się zbieracie. Nic potajemnie nie głosiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co mówiłem. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Spychą? Dobrze. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Wysłuchamy tych, co twoich bluźnierstw słuchali. Dobrze. Wysłuchajmy ich. Ten przywołuje zło i jego mocą uzdrawia. Nazywa siebie królem żydowskim. Ogłosił się Mesjaszem, synem Boga Najwyższego. Ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Boga i w 3 dni ją odbudować. Gorzej, twierdzi, że jest chlebem życia. Jeśli nie będziemy jedli jego ciała i pili jego krwi, nie otrzymamy życia wiecznego. Cisza! Cisza! Nic nie odpowiadasz, co ci świadczą przeciwko tobie. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, synem Boga żywego? Ale Mesjasz! Ja jestem! Nadto powiadam odtąd już życie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Ojca i przychodzącego na obłokach nieba. Zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo! Jaki jest wasz wyrok? Winien! Winien! Winien jest! Winien! 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 Do Piłata z nim! Do Piłata! Do Piłata! Brać go! Na Piłata, Piłacie! I ten był z nim! Kobieto, nie znam go! I ten był z nich! Nie byłem! To prawdy, i on był z nim! Jest przecież Galilejczykiem! Jest jednym z uczniów Jezusa. Niewiasto, przysięgam, nie znam tego człowieka. Do Piłata! Do Piłata! Do Piłata! Do Piłata! Niech Piłat wyda wyrok. Piłacie! Piłacie! Piłacie!
A. Chowaj! Taką skargę musicie przeciwko temu człowiekowi. Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Weźcie go i osądźcie według swojego prawa. Nam nie wolno nikogo zabić. Prawo mojżeszowe nam tego zabrania. Ten człowiek poburza nasz naród. Sam siebie ogłosił królem i uważa się za Mesjasza. Ty nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Nic nie mówisz. Czy ty jesteś królem żydowskim? Czy ty to sam mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Że jestem Żydem, naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, rządzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. A więc jesteś królem. Ale król! Ale król! Ale król! Sam mówisz, że jestem królem. Ja się na to narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy za tym chcecie, abym uwolnił wam Jezusa czy Barabasza? Barabasza! 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 Piłacie, proszę, nie osądzaj tego sprawiedliwego. Miałam taki dziwny sen. Wiele wycierpiałam. Śniło mi się, że zabito niewinnego człowieka. To tylko sen. Proszę, gdy go przyprowadzą, wypuść go. Wypuścić? Naprawdę, on jest niewinny. Będziesz tego żałował. Zobacz sama, że oni chcą go zabić. Nie widzisz zawiść ich w oczach? On jest niewinny. Pamiętaj, ta krew jest niewinna. Winna! 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 Barabasz został skazany na śmierć krzyżową. Jeśli go uwolnię, co mam zrobić z drugim więźniem? Ukrzyżuj go! Na krzyż! Na krzyż! Skoro ten człowiek jest Galilejczykiem, podlega władzy Heroda. Zaprowadźcie go do Heroda! Do Heroda! Do Heroda! Do Heroda! Herodzie! Herodo! Herodzie! 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 Od dłuższego czasu pragnąłem cię zobaczyć. Słyszałem, że potrafisz dokonywać cudów. Podobno jesteś królem. Nałóżcie mu szatę. Pokaż mi jakiś cud, jakąś sztuczkę. Cóż, nic nie potrafisz, nic nie uczynisz. Czemu nic nie mówisz? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Wyprowadźcie go z pałacu. To jest zwykły oszust, a nie żaden król. Do Piłata z nim. Do Piłata! Do Piłata! Niech osądzi, niech w końcu wyda wyrok. Piłacie! Cóż więc chcecie, aby z nim uczynił? Ukrzyżować go! Nie będzie ukrzyżowany! Ukrzyżować! Cóż złego ten uczynił? Nic, czego by w nim nie znalazłem.
jego na nas i na dzieci nasze. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się Cezarowi. Na krzyż z nim! Na krzyż! Cisza, spokój! Czy króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy innego króla poza Cezarem! Na krzyż z nim! Na krzyż! Na krzyż! Czy chcecie więc, abym uwolnił wam Barabasza, który jest mordercą? Tak, Barabasza! Uwolnij Barabasza! Barabasza! Przyprowadzić Barabasza. Niech się stanie według waszego żądania. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego człowieka. To wasza rzecz. Uwolnić Barabasza. Wypad. Jestem wolny. Barabasz. Jestem wolny. Yeah.
Nie pisz król żydowski, tylko że on powiedział, jestem królem żydowskim. On napisał, napisałeś. Ej, że ty, który burzysz przybytek i w 3 dni go odbudujesz, ratuj samego siebie, zejdź z krzyża. No zejdź z krzyża. Ty jesteś Mesjaszem, wybaw samego siebie i nas. Ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie, my słuszną ponosimy karę za to, co poczynimy. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Zaprawdę powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Innych ratował, a siebie ratować nie może. No zejdź z krzyża, zejdź! Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Boże mój, czemu się nie opuści? I królu, On Eliasza woła. Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go ocalić. Zobaczymy. Ojcze, twoje ręce powierzą ducha mego. Naprawdę, ten człowiek był synem Bożym. Thank you.
Nie ma. To nie ma? W środku był młodzieniec, jaśniejący jak słońce. Powiedział, żeby nie szukać żywego wśród umarłych. Piotrze, musisz nam uwierzyć. Pokój z wami! Nie bójcie się! Skąd was tyle wątpienia? Mówiłem wam wtedy, kiedy byłem jeszcze z wami, że wszystko, co napisano o mnie w psalmach i pismach prorockich, musi się wypełnić. Wy uwierzyliście, bo mnie ujrzeliście. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Thank you.
Anna Korzeniecka-Klisz, Marek Klisz, Józef Markiewicz, wójt gminy Budry, Anna Kowalewska, wicewójt gminy Budry, Jan Mełek, przewodniczący Rady Gminy, Jan Królik, Grażyna Jawińska, Wiesława Korzeniecka, Barbara Szwajły, Zdzisław Jaśko, Jagoda Adamczuk, Jadwiga Święcka, Danuta Chałupa, Włodzimierz Bochun, Jan Prazner, Marcin Ziółkowski, Piotr Mróz, Joanna Pszczoła, Joanna Głębocka, Andrzej Kisielewski, Stefan Piłas, Mirosława Kazimierczak, Sławomir Orinczak, Wiktor Zagórski, Stefan Mikiciuk, Marek Engelbart, Adam Baluta, Józef Zalewski, Roman Szymanowicz, Wanda Komada, Jakub Wasilewski, Ewa Skrocka, Zdzisław Korzeniecki. Jeśli kogoś ominęliśmy, o kimś zapomnieliśmy, bardzo, bardzo przepraszam. Oraz Gminny Ośrodek Kultury Budra, Urząd Gminy Budry, Starostwo Powiatowe Węgorzewie, Szpital Psychiatryczny Węgorzewie, Hurtownia Marchew Opałko Węgorzewie, Straż Pożarna Budry. Serdeczne podziękowania dla naszego księdza proboszcza Jarosława Baluty za pomoc w realizacji scenariusza. Dziękuję serdecznie Chórowi Ojczyzny z Węgorzewa, Zespołowi Alewatki z Budek za pomoc w nagłośnieniu dla Wojtka Sierżanta Łukasza Dojnikowskiego. Serdeczne podziękowania. Z całego serca dziękuję dla pani Anetki Stankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, za wszelką pomoc. Patronat medialny, nad naszym dzisiejszym wydarzeniem sprawowany Portal Kulturalny Warmii i Mazur Eświatowic Elbląg, Radio Olsztyn, TVP Trójka Olsztyn, Portal Internetowy Węgorzewo, Telewizja Internetowa TV Węgorzewo, Miesięcznik Katolicki Martyria, Tydzień Węgorzewski. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę moich kochanych aktorów za ich trud, zaangażowanie, wytrwałość na próbach oraz tym wszystkim, którzy pomagali przy organizacji misterium. Bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim za udział w tym misterium. Misterium w tym roku przeżywa 18 urodziny, pełnoletność, więc gratuluję wytrwałości. Dziękuję też wszystkim aktorom za to, że dali nam jak co roku dają przeżyć jeszcze raz to, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu, abyśmy też w sposób jakoś lepszy przeżyli te święta Wielkiej Nocy, bo chybać się
czyta Pismo Święte, ale na oczy zobaczy, to bardziej te sceny zapadają w pamięci. Więc bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorze. Czekamy na następny rok. Może będzie cieplej. Jako śnieg. Żeby nie przedłużać, życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego na z racji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Życzę też przeżycia dobrego Triduum Paschalnego i tego wszystkiego, co będzie ono przyniesie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Ja również chciałbym z całego serca podziękować artystom, a szczególnie tutaj na pani kierownik, pani Stefci Wójcik, za przygotowanie, za taką piękną inscenizację, którą dzisiaj zobaczyliśmy. Też chcę podziękować na pani sołtys, na pani radnej sołectwa Budzewo, też się angażowała w tą sprawę. Naprawdę, naprawdę jesteśmy chyba wszyscy pod wrażeniem. Dziękuję wam bardzo, bardzo za piękny spektakl. W tej chwili też chcę wam pożyczyć wszystkim wesołych świąt, szczęśliwych świąt. I od mieszkańców gminy Budry, wszystkim naszym miłym gościom też życzymy wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie na gorącą herbatkę.